Thank you.
Thank you.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Z tej strony Rafał Pawlak. Będę miał okazję i przyjemność komentować dzisiaj dla Państwa trzecią edycję gali Solo Combat Federation. Tutaj w Namysłowie przed nami 10 emocjonujących pojedynków. 3 pojedynki będą zawodowe i 7 pojedynków półzawodowych. Wszystkie w formule MMA. Zawdzięczamy, to blisko zawdzięczamy dwóm organizatorom. Pierwszy zawodnik, Barba Piotr, jest świeżo po mistrzostwach Mazowsza MMA, na których zajął trzecie miejsce. Zawodnik kategorii 66 kg. Walka trzyrundowa po 3 minuty. Na co dzień trenujący Elite Group Fit pod okiem trenera Marcina Ambrosa. Piotr jest bardzo młodym zawodnikiem i ma już kilka udanych występów w amatorskiej lidze MMA u nas w kraju. Także zobaczymy, jak dzisiejsze przygotowanie on naszą dzisiejszą galę STF 3 otwiera w kategorii 66 kg. Już za chwilkę zobaczą Państwo zawodnika w oktagonie, który będzie oczekiwał swojego rywala. Korbat, narożnik niebieski, otwiera dzisiejszą kartę walk Solo Combat Federation w Namysłowie. Zawodnik Grupiński Krystian, miejscowy zawodnik klubu MMA Solo Team Namysłów. Jest nieustępliwy, piękielnie mocny i zawzięty. Krupiński Krystian, zawodnik, który aktualnie zmierza do oktagonu. Swoją przygodę ze sportami walki rozpoczął w klubie Ludowy Klub Sportowy Orzeł Namysłów. Otwierając dzisiejszą kartę walk u siebie w mieście przed własną publicznością, pewnie zaprezentuje pełny wachlarz swoich umiejętności, które szlifował pod okiem Grzegorza Szuliego Szulakowskiego. Pierwsza walka dzisiejszej karty gali STF, kategoria 66 kg, będzie to pojedynek półzawodowy. Zawodników pierwszego pojedynku mamy już w oktagonie, czekamy na rozpoczęcie.
Tam jest stoi kamera. I pierwsza runda pierwszej walki dzisiejszej gali SF3 rozpoczęta. Widzimy bezpośrednie wejście zawodnika miejscowego do klinczu. Mamy zawodników przy siatce oktagonu i sprowadzenie do parteru. Jest to na pewno atut zawodnika Solotin Namysłów, jeżeli chodzi o zapasy, czy też walkę w parterze. Tego nie można się dziwić. Tutaj nie ma co być, że tak powiem, gołosłownym. Mamy gardę, zapięte nogi Chorby Piotra na biodrach miejscowego krupińskiego Krystiana. Zawodnik z góry, krupiński Krystian, stara się lewymi śrubowymi uderzać na żebra swojego przeciwnika, którego ma na plecach w parterze. Widać, że zawodnik miejscowy Krystian Krupiński na razie nie stara się przejść zapiętych nóg pełnej gardy swojego przeciwnika, tylko gdzieś tam szuka miejsca, żeby sobie poobijać, rozpracować, wyczuć swojego przeciwnika, jeżeli chodzi o jego siłę, jego umiejętności parterowe. Widzimy wykluczenie lewej ręki przeciwnika Krupińskiego. Zawodnik cały czas tymi mocnymi, lewymi sierpowymi nabija mocne uderzenia na żebra swojego zawodnika. I mamy rozerwane i uderzenia z góry. Mocne, prawe, młotkowe lądują na głowie Chorby Piotra. Zawodnik z góry, miejscowy, Krupiński Krystian, stara sobie rozpłaszczyć swojego przeciwnika, by móc gdzieś tam starać się celować, uderzać i punktować swojego rywala w parterze. Widzimy, że nogi zapięte Chorby Piotra uniemożliwiają na jakąkolwiek dalszą ścieżkę tego pojedynku. Jeszcze jeden stopień. Tutaj u ciebie jest fajnie, ale tam powiem, że jest. I stale zawodnik z góry, Krupiński Krystian, narożnika czerwonego, uderza swojego przeciwnika tymi lewymi sierpowymi na żebra. I mocno motkowe, prawe z góry, zawodnik miejscowy mocno bija swojego rywala i wpina się za plecy, odbijając jego głowę lewymi sierpowymi i będzie próba wpięcia pewnie za plecy. I teraz mamy pełny doświad zawodnika MMA Solotin Namysłów. Szkoda, że to nie poszło dalej, że nie mieliśmy jeszcze pół minuty oglądać tego, co by ta pozycja pełnego dosiadu mogła mi i Państwu tutaj przedstawić na pierwszej walce dzisiejszej karty SCF3 tutaj na gali w Namysłowie. Zawodnicy słuchają rad swoich narożników wraz z trenerami. Szukają uchybień po tej pierwszej rundzie, pierwszej walki dzisiejszej gali. Już za chwileczkę druga runda pierwszego starcia. I rozpoczynamy drugą rundę pierwszej walki. Zawodnicy na środku oktagonu. Próba prawego middle kicka i mocne wejście zawodnika miejscowego Krupińskiego Krystiana i próba sprowadzenia za nogę swojego rywala, niestety nieudana. Klincz, próba podcięcia i udana. Znowu mamy zawodnika miejscowego z góry. Widać, że Chorba Piotr zna swojego rywala i te nogi na jego biodrach lądują bezpośrednio po sprowadzeniu, aby nie
aby nie udostępnić przejścia, uniemożliwić przejście zawodnikowi tutaj miejscowemu do pozycji bocznej, czy też do siadu, jak mieliśmy w pierwszej rundzie. No widać, że zawodnik, który jest w górze, stara się stale gdzieś tam szukać luki na żebrach, na głowie swojego przeciwnika, obijając, nabijając uderzenia sierpowe, bądź też młotkowe, jak mieliśmy przed zakończeniem pierwszej rundy. I próba prawego sierpowego bezpośrednio na głowę swojego rywala, nabija Krystian Krupiński. I cały czas te prawe sierpowe Krupińskiego lądują na głowie Piotra Horby, reprezentanta Elite Fight Club. Zawodnik MMA Solo Team tak delikatnie stara się gdzieś tam unosić swoje nogi, żeby rozbić tą pełną gardę, te pełne nogi, które są zapięte na jego biodrach. Pewnie będzie próbował gdzieś tam uderzeniami z góry, grand of pandami, tam uderzać swojego zawodnika, aby zmaksymalizować dewastację w tej drugiej rundzie pierwszej walki SCF 3 w Namysłowie. I rozpięte nogi zawodnika, próba przejścia prawej nogi Krupińskiego. Nie będzie szukał pozycji bocznej. Już teraz mamy nie boczną, a pełny dosiad. Zawodnik miejscowy w dosiadzie pewnie zaraz będzie bombardował swojego rywala uderzeniami z góry. Już tutaj lewy sierpowe nabijane bezpośrednio na głowę swojego rywala. Jest to pozycja mocna. Jeżeli zawodnik z dużym doświadczeniem brazylijskiego jiu-jitsu potrafi wycelować, potrafi zrównoważyć. Mamy mocne uderzenia z góry. Krupiński uniemożliwia Horbie wyjście z tego pełnego dosiadu. Widzimy, jak mocno już Horba jest rozbity po tych potężnych ciosach i znowu wpięcie się za plecy, próba duszenia i rozbicie swojego rywala mocnymi uderzeniami z góry za plecy. I mamy pierwszy finał walki na SCF 3. Miejscowy zawodnik zwycięża pojedynek, otwierając dzisiejszą kartę gali. Organizator i współorganizator i trener zawodnika miejscowego pewnie zadowolony. Tutaj mamy, widzą Państwo, przeciwnika Krupińskiego, Piotra Horbę, porozbijany. Widać było w tym pojedynku, że Krystian Krupiński wraz z swoim trenerem, swoim narażnikiem był przygotowany do tego, aby zniszczyć po prostu swojego rywala. No nie kalkulował, czekał na odpowiedni moment, szukał gdzieś tam luki przy rozpiątych nogach swojego rywala, potem zaszedł za plecy, no i skończył to uderzeniami w parterze. Sędzia musiał przerwać pojedynek dla dobra przeciwnika, rywala miejscowego. Zadowolony miejscowy zawodnik Krupiński Krystian z dużą ilością wsparcia i mamy pokaz salta bardzo popularnego w ekipie Solo Team Namysłów. Jest szacunek obydwojga zawodników, stricte sportowy pojedynek. To chcemy dzisiaj oglądać razem z Państwem na dzisiejszej gali STF 3 w Namysłowie. Czekamy na oficjalny wynik i werdykt.
Pierwszy pojedynek za nami i przez DKO w drugiej rundzie zwycięża Krystian Cymbała! Miejscowy zawodnik Krupiński Krystian zwycięża swój bój. Jest to już jego druga wygrana na gali SCF. Pierwszą zanotował na SCF 2. Też tutaj w Namysłowie. Dzisiaj do swojej damy medali pucharów dokłada kolejne zwycięstwo. Dekoracje zawodników wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Takich pojedynków chcemy oglądać, wszechstronnych. Młodzi zawodnicy, utalentowani, starają się za wszelką cenę pokazać tutaj zgromadzonej publiczności na dzisiejszej hali, jak i Państwu przed ekranami. Przed nami kolejna walka, druga już na dzisiejszej gali w kategorii 68 kg. Marcin Okonek zmierza do oktagonu. Zawodnik pochodzący ze Śremu, trenujący od kilku lat strefa walki Śremski Sport pod okiem m.in. Kamila Duszyńskiego, mający ze sobą już przegrany pojedynek na gali STF 2. Marcin Okonek jest młodym, bardzo perspektywicznym zawodnikiem, który po ostatniej porażce na pewno będzie chciał udowodnić, że warto na niego stawiać i liczymy, że to dzisiejsze spotkanie będzie pełne dane jego umiejętności i przygotowań do tego dzisiejszego pojedynku. Mamy już pierwszego zawodnika w oktagonie. Okonek Marcin, narożnik niebieski. Zawodnik miejscowy Ciechanowski Damian, reprezentujący klub MMA Solo Team Namysłów, trenujący pod okiem trenera Grzegorza Szulego Szulakowskiego, bardzo dobrze znanego, jednego z dzisiejszych organizatorów wydarzenia. Wiem, że Ciechanowski Damian, jego korzenie Damiana pochodzą z K1, więc jestem ciekawy, tak jak pewnie Państwo, czy będzie starał się utrzymać walkę z trójce. No to się okaże, już za moment zobaczymy zawodnika w oktagonie.
Zawodnik miejscowy Ciechanowski Damian do klatki wnosił swoje zwycięstwo na gali, na pierwszej gali SF1, więc pewnie ta pewność siebie już będzie dużo, dużo większa niż za pierwszym razem. Jestem bardzo ciekawy, jak to się wszystko potoczy, jak jego przebieg walki będzie chciał utrzymać, czy będzie ta płaszczyzna K1, czy jednak parter, tak jak w całej grupie MMA Solo Team Namysłów. I pierwsza runda drugiego pojedynku gali SCF 3, rozpoczęcie przez zawodników. Próba low kicków ze strony zawodnika Okonka Marcina. Bardzo ładne podcięcie wykonane Cichanowskiego. Cichanowski ma bardzo duże wsparcie na dzisiejszej gali, tutaj bezpośrednio w Namysłowie i wejście tym prawym middle kickiem, potem bezpośredni prawy prosty ląduje na szczęce Okonka Marcina. Bardzo mocne próby wejścia do szczęki swojego przeciwnika w wykonaniu zawodnika miejscowego. Bardzo ładna obrotówka, która gdyby doszła, mogłaby nam zakończyć to starcie już w tym czasie pierwszej rundy, pierwszej walki. Próba wymiany ze strony Okonka Marcina tymi uderzeniami na głowę, ale nieudana dobra garda zawodnika miejscowego i znowu mocne wycięcie ze strony Ciechanowskiego i mamy zawodnika w parterze. Przerwany pojedynek i kolejne salto w wykonaniu Ciechanowskiego. Zakończył ten pojedynek w pierwszej rundzie drugiej walki dzisiejszej gali STF 3 w Namysłowie. Bardzo mocna stójka zawodnika z Namysłowa. Bardzo mocne wycięcia tymi nogami lądowały na okolicy łydek Okonka Marcina, który bezpośrednio po wyprowadzonym uderzeniu no ścinały go po prostu z nóg. Bardzo mocna determinacja Ciechanowskiego no pozwoliła mu zwyciężyć nad Okonkiem, niestety, no, który będzie miał drugą porażkę. Pewnie kolejna lekcja za nim i pewnie ciągnięcie wniosku, a następnie podjęcie kolejnej próby, by zwyciężyć, z czego życzymy bardzo. I czekamy na oficjalny werdykt drugiego pojedynku kategorii 68 kg. No i miejscowy klub MMA Solo Team Namysłów notuje już drugie zwycięstwo. Bardzo szybko rozprawił się ze swoim zawodnikiem Cichanowski Damian. No, mocna była ta stójka, no nie ma co zaprzeczać. No, wykulował, wycinał z nóg, potem bezpośrednio mocnym wycięciu uderzeniami zakończył swojego przeciwnika, rywala w parterze. Sędzia w porę oczywiście zareagował, żeby uniknąć większych uszkodzeń na twarzy, czy też zdrowiu swojego rywala. Trzecia walka już przed nami, już przed Państwem.
na SCF3 w Namysłowie. Do oktagonu zmierza zawodnik kategorii 75 kg Eryk Borowiczewski, reprezentujący klub Elitarni MMA Obornik Śląski. Eryk jest bardzo dobrze znany w swoich działach, w swoich Elitarni MMA Obornik Śląski. Eryk jest bardzo dobrze znany w swoich działach, w swoich zwycięstwach, w walkach amatorskich toczonych w kraju. Jest to zawodnik dynamiczny i bardzo spektakularny. Eryka takim stylem bazowym, jeżeli chodzi o podejmowane pojedynki, to jest stricte MMA, nie K1, tak jak mieliśmy poprzedniego reprezentanta MMA Solo Team. To typowa wielopłaszczyznowość mieszanych sztuk walki. Kategoria 75 kg, walka półzawodowa, 3 rundy po 3 minuty. Zawodnika mamy już w oktagonie. No i zawodnik trzeciej walki, Lubas Jakub, zawodnik bardzo dobrze mi znany, no miałem okazję gdzieś tam z Kubą pod okiem jego trenera prowadzić jakieś tam delikatne sparingi. Adam Bizon, no bardzo bliski dla mnie człowiek, no trener z już kilkudziesięcioletnim, można powiedzieć, stażem w trenowaniu. Sam kiedyś miał też możliwość walk, gdy jeszcze MMA u nas w kraju nie było tak rozławione. Bardzo pozytywny, miły człowiek. Mocno przygotowuje walk, gdy jeszcze MMA u nas w kraju nie było tak rozławione. Bardzo pozytywny, miły człowiek. Mocno przygotowuje swoich zawodników. Jestem przekonany, że ten pojedynek nie skończy się po trzeciej rundzie, trzeciej minuty. Jakub Lubas, młody zawodnik, on dopiero w listopadzie skończy 18 lat. Kategoria zawodników 75 kg. Goron Rzyczewski, Eryk, Elitarni MMA Orniki Śląskie, a jego przeciwnikiem jest Lubas Jakub, reprezentujący Bizon MMA Kędzierzyn Koźle z pod oka Adama Bizona. Mamy już dwóch zawodników w klatce, czekać tylko na sędziego. Walka w wymiarze 3 rund po 3 minuty. Zawodnicy wymieniają się wzajemnymi uśmiechami. I zaczynamy. Trzecia walka, SCF3 w Namysłowie. Próba uderzeń ze strony Eryka na korpus Jakuba Lubasa. Bardzo dobre kopnięcie wykonane Kuby. Lewy taki wewnętrzny, mocny low kick wylądował na udzie swojego przeciwnika i też ten prawy front kick, który nie doszedł, gdzieś tam zdystansował. I bardzo ładny lewy high kick w wykonaniu Lubasa. No przyjął to jego przeciwnik Eryk Orężyczewski, no, który jest doświadczony w MMA, ma mnóstwo walk już zaliczonych.
Bardzo mocne uderzenia w wykonaniu Lubasa na szczęce Eryka Chorwędzyńskiego i jeszcze tutaj ta próba high kicka. Eryk stara się napierać, ale widać, że no Kuba gdzieś tam szuka tej luki, żeby móc wycelować swoje uderzenia i bardzo mocny lewy prosty wylądował na Eryku i mamy już knockdown. Eryk Chorwędzyński na łopatkach, sędzia przerwał, ciężki bardzo knockout w wykonaniu Lubasa Jakuba reprezentującego Bizon Kędzierzyn Koźle pod okiem Adama Bizona. No nie chciałem być tutaj prorokiem, ale wiedziałem, czy jeden, czy też drugi zawodnik może nam zaprezentować kawał dobrego przygotowania. No, miałem okazję śledzić Kubę, jego przygotowywania, z kim się przygotowywał, jak wyglądały, jaką częstotliwość treningową jego trener przyjął. No bardzo fajny pojedynek, mocny, nie podpalali się młodzi zawodnicy, doświadczeni, pomimo tych wielu amatorskich starć, które mieli, no przynieśli, można powiedzieć, śmiało, duże doświadczenie i przemyślany pojedynek. Wielkie, wielkie brawa. Lubas Jakub, no, ciężkim nokautem. Już czekamy na oficjalny werdykt sędziego trzeciej walki Gali SCF 3 w Namysłowie. A przez tego o pierwszej rundzie zwycięża i brawa dla Kuby za bardzo mocne zwycięstwo. No nie postawił tutaj żadnego znaku zapytania. No, sędzia nie czekał, nie kalkulował, od razu przerwał starcie. No, widział, jak jego zawodnik wylądował na opadkach. Dbając o zdrowie przeciwnika, to są młodzi zawodnicy, zdrowie przede wszystkim najważniejsze, sportowe podejście. No to chcemy dzisiaj oglądać. Przed nami jeszcze 7 starć tego wieczoru, także na pewno będzie co oglądać. Do tej pory mieliśmy 3 pojedynki, no wszystkie skończone przed planowanym czasem. Pojedynek Gali SF w kategorii 84 kg, walka półzawodowa. Piotrek Szczygieł reprezentujący KTJ MMA Team Ruda Śląska. Miałem okazję kiedyś na własne oczy już oglądać starcie Piotrka Szczygła. No jestem bardzo ciekawy, jak się przygotował do tego dzisiejszego pojedynku. Wiem, że to jest bardzo mocny i zdominowany zawodnik. I może naprawdę dużo dzisiaj tutaj tego wieczoru namieszać. Tak jak pozostali jego koledzy z poprzednich walk. No podejrzewam, że ten pojedynek 3 razy 3 minuty na pewno nie wytrzyma. To będzie dobra, mocna bitka. Jestem tego przekonany. Piotr Szczygieł już przed oktagonem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mm-hmm.
Mamy pierwszego zawodnika w oktagonie, jest nim Piotrek. I kolejny miejscowy zawodnik Bronkowski Konrad już za chwilkę wejdzie do oktagonu. No, kategoria 84 kg. Wiem, że 3 lata temu zawodnik jeden, jak i drugi mieli możliwość spotkania się już na amatorskiej gali Lucky Punch, która odbyła się na hali w Zieszowicach. Tam swoje zwycięstwo odniósł Bronkowski Konrad i to w pierwszej rundzie zakończył się pojedynek. Także panowie mają coś sobie do wyjaśnienia i podejrzewam, że ja, jak i państwo i publiczność zgromadzona na dzisiejszej gali tutaj w Namysłowie będą mieli okazję zobaczyć naprawdę duże fajerwerki. Bardzo dobrze znam Piotrka Szczygła, jak i Bronkowskiego Konrada. Bardzo w porządku zawodnicy, bardzo mili ludzie, uprzejmi, mocno trenujący, stale trenujący, z mocniejszymi jeszcze dużo od siebie zawodnikami. Także uważam, jestem wręcz przekonany, no, że te 3 rundy tutaj będą niepotrzebne. Kategoria 84 kg. Formuła MMA. 3 rundy po 3 minuty. Zawodników już mamy w klatce. Sportowe przywitanie. I oczekujemy sędziego, aby wystartował czwarty pojedynek. Startujemy. Czwarta walka, rozpoczęcie pojedynku gali SCF3. Próba prawego sierpowego ze strony Szczygła. Kontruje Konrad Bronkowski prawym low kickiem bezpośrednio na udo swojego przeciwnika. Zawodnicy na razie się czytają, szukają swoich słabych punktów. Mocny prawy low kick wykonany Bronkowskiego, miejscowego zawodnika MMA Solo Team. Bardzo mocna próba prawego sierpa, zakończona middle kickiem. Widać, że obydwu zawodników idzie do pewnego mocnego uderzenia, aby wyjaśnić poprzednią możliwość starcia, która była jakieś 3 lata temu. Widać, Konrad nabija te prawe low kicki, które prędzej czy później no, mogą uszkodzić i wykluczyć nogę Piotrka Szczygła. Konrad stara się swojego przeciwnika gdzieś tam ulokować pod siatką. Piotrek jednak sprytnie gdzieś tam ucieka tym prawym low kickiem. Też kontruje znowu mocny middle kick z wykonania Bronkowskiego i kontra Szczygła low kickiem na udo Konrada Bronkowskiego i widzimy zachwianie ze strony Piotrka Szczygła. Na szczęście w porę wszedł w nogi Konrada Bronkowskiego, starając się go sprowadzić do parteru. No, Konrad Bronkowski mocnymi uderzeniami z góry stara się uderzać w szczękę swojego przeciwnika. Piotrek Szczygieł mocno trzyma zaciśniętą klamrę na prawej nodze Konrada Bronkowskiego. I próba dojścia za plecy wykonanie Bronkowskiego.
Jest to taka pozycja przy siatce zawodników, uniemożliwia pewny wachlarz umiejętności, które zawodnicy mają. I mocne prawe sierpowe wykonanie Bronkowskiego i próba podcięcia swojego i sprowadza swojego rywala do parteru. Mamy uderzenia za pleców od pozycji Żurwia i mamy przerwany pojedynek. Bronkowski notuje kolejne zwycięstwo, nie pozwalając Piotrkowi rozwinąć swoich umiejętności przy kolejnej możliwości starcia tutaj na gali SCF 3. Bardzo szybkie zakończenie czwartej walki w pierwszej rundzie, tak jak Państwu wcześniej wspomniałem. No, znam obydwu zawodników i wiedziałem, że nie pozwolą, żeby to trwało 3 rundy po 3 pełne minuty. Piotr gdzieś tam stracił delikatnie kontrolę nad zmianą pozycji przez Konrada. No i mamy efekt. Piotr gdzieś tam stracił delikatnie kontrolę nad zmianą pozycji przez Konrada. No i mamy efekt taki, że no odnosi drugą porażkę związaną ze starciem z Bronkowskim. Szacunek, wzajemne pogratulowanie zawodnikom i trenerom, jak i narożnikom. Teraz czas na oficjalny werdykt. Czeka w pierwszej rundzie zwycięża Konrad Bronkowski! Wielkie, wielkie gratulacje. Kolejny złoty puchar zdobywa miejscowy klub. Kolejny puchar zdobywa miejscowy klub MMA Solo Team Namysłów, którego trenerem, głównym trenerem jest Grzegorz Szuli-Szulakowski, jeden z organizatorów dzisiejszego wydarzenia, taki jak Tomasz Kmiecik, który razem z Grzesiem zorganizowali tą dzisiejszą galę w Namysłowie SCF 3. Thank you.